konkretów na 100 dni jest jeszcze aktualne? Oczywiście, że jest aktualne. Myślę, że realizujemy krok po kroku nasze konkrety. Sporo się udało zrobić. Że to jest tak jak z tą nieszczęsną czarodziejską różdżką, którą teraz pani na Twitterze wypominają, że przed wyborami miała działać, a po wyborach okazuje się, że coś się zacięła. Też się nie zgodzę. Czarodziejska różdżka zadziałała. Mamy odblokowane miliardy euro z Europy. To była czarodziejska różdżka. Dobry wieczór państwu. W odróżnieniu od pani Izabeli Leszczyny nie mam zielonego pojęcia o tym, jaką różdżką dysponuje premier Donald Tusk, czy jest czarodziejska, co z nią trzeba zrobić, żeby działała, a czego nie wolno robić, bo przestanie działać. Pamiętam tylko tyle, że pani Leszczyna w kampanii wyborczej obiecywała, że różdżka pana Tuska będzie działać. Po wyborach twierdziła, że to nie może się wszystko odbywać tak jak z dotknięciem czarodziejskiej różdżki czarodzieja Donalda Tuska. Teraz znowu słyszymy, że różdżka działa. Pytanie, czy działa pani Leszczyna? W tym wywiadzie stwierdziła, że i tak już zrobiła w resorcie zdrowia więcej niż zamierzała. Proszę sobie to wyobrazić. 4 lata kadencji, a pani Leszczyna już jest po robocie. To jest program Polityka na Deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Krzysztof Fezet. I Dorota Łosiewicz, witamy państwa bardzo serdecznie. No mnie to dziwi, że pani Leszczyna twierdzi, że tych 100 konkretów jeszcze obowiązuje, bo przecież pani marszałek Kidawa-Błońska już tłumaczyła, że to było 100 konkretów na 4 lata, a nie na żadne 100 dni. Minister Wieczorek z kolei mówił, że to była taka przenośnia polityczna, więc z tych 100 konkretów już się wszyscy zdążyli wycofać, ale być może do pani Leszczyny jeszcze ten przekaz nie dotarł, że stopniowo się wycofuje. Ona mówi, że wiele się udało zrobić. No co się udało zrobić? Zamach na TVP się udało zrobić, zamach na prokuraturę się udało zrobić, konstytucję podeptać się udało. Uchwałą jeszcze się nie udało wyłączyć Trybunału Konstytucyjnego, ale próbują, kombinują, jak to zrobić. Natomiast z tych 100 konkretów to nawet 10 się nie udało. Te kroczki, o których pani Leszczyna mówi, to bardzo drobniutkie chyba są takie, ale tak. Mikro być może, natomiast pani nawet na pewno i troszkę do tyłu też te kroczki są, więc może dobrze, że mikro, bo jak zaczną panowie naprawdę tam zaiwanie za przeproszeniem, a będzie to wciąż marsz do tyłu, no to się nie pozbieramy ze śmiechu i nawet pani Leszczyna już nas nie będzie wtedy ani cieszyć, ani bawić, ale powiedziała pani Leszczyna wyraźnie. Myślę, że realizujemy krok po kroku nasze konkrety. Pan Donald myśli, że jest królem Europy, czy że był tym królem Europy, prawda? Pan Komorowski na przykład myśli, że bólu pisze się przez U otwarte. Muszę zaznaczyć, chodzi o to pierwsze, panie Bronisławie Szanowny. Więc wielu polityków obecnej władzy, zaliczyłem tutaj pana Komorowskiego również, jako pewien sztandar do podniesienia w każdej chwili z ulicy być może, coś tam myśli sobie, myśli, że jest tak, myśli, że tak, potem się okazuje, że do końca tak nie jest, ale tylko chciałem jeszcze do tej różdżki wrócić, ponieważ to jest pewnego rodzaju zagadka. Pani Leszczyna stwierdziła, czarodziejska różdżka zadziałała i dalej, co powiedziała. Donald Tusk pojechał i swoją wiarygodnością powiedział, robimy to. Czyli wiarygodnością powiedział, dobrze, że nie ustami, bo jakby się ustami, no to by skłamał, prawda? Jeszcze zależy też, o co chodzi z tym, robimy to, bo jeśli to jest wszystko to, co wymieniłaś, na przykład, czyli właśnie wejście z kopa do mediów publicznych, łamanie konstytucji, udawanie, że jest się przeciwnikiem Zielonego Ładu, a jednocześnie w tym czasie tu się głosuje, a tutaj się tę łapkę klepie i siedzą lemingi i mówią, nie, oni są przeciwko, nie, oni są za, nie, są, nie, są za. To o to chodzi właśnie w tym przekazie, żeby znaczy, tak nie było za dużo wiadomo. Z tym Zielonym Ładem to właśnie nikt nie może nadążyć, jak to jest, bo ministrowie w obrębie jednego rządu są dokładnie podzieleni, jeżeli chodzi o Zielony Ład. Pani Leszczyna dużo ostatnio mówi o czarodziejskiej różdżce. Ja się zastanawiam, co się z buławą stało. Pamiętasz, ona w kampanii mówiła, że ona buławę dzierży, bo... Ale czarodziejską? I wtedy o czarodziejskości nie było mowy, ale ona była pytana, czy jest gotowa zostać premierą i była gotowa zostać tą premierą i mówiła wtedy o tej buławie. Pamiętasz, buława już zniknęła, różdżka teraz tylko pozostała. No i nie wiem, czy to ta sprawczość pana Donalda to taka też magiczna trochę chyba jest. Buława widocznie nie może być czarodziejska, a różdżka widocznie może być czarodziejska. Ale tych czarodziejów w obecnej koalicji rządowej mamy co niemiara, można powiedzieć. Na przykład pan Włodzimierz Czarzasty, zdaje się, że chciałby mieć taką czarodziejską różdżkę, żeby czasem zniknąć, czasem żeby jakąś ustawę przegłosował Sejm, chociaż jedną tą taką mocno lewicową, czy nawet lewacką. A tutaj się okazuje, że on tej różdżki nie ma, no za to ma kolorowe swetry i ma gadane, proszę bardzo.
I chcę powiedzieć, że będziemy mogli na konferencji w tym tygodniu, którą organizuje pan premier Krzysztof Gawkowski, powiedzieć dokładnie, co z naszych zobowiązań wobec ludzi, którzy na nas głosowali, zostało zrealizowane, co jest w realizacji, a co będzie zrealizowane. Nie bierzemy odpowiedzialności za 100 konkretów. Nie bierzemy, bo to jest program Platformy Obywatelskiej. My bierzemy odpowiedzialność za program, który my wnieśliśmy, oraz za umowę koalicyjną. Natomiast każda partia musi się rozliczać za wszystkie te rzeczy, które mówiła, proponowała przed własnym elektoratem. Ja myślałam, że pan Czarzasty powie, co zostało z naszych obietnic, co byłoby szybciej i prościej tak naprawdę, bo zostało niewiele, a tu co zostało zrealizowane, co będzie zrealizowane. No z zapowiedzi Lewicy to na razie nic chyba nie zostało zrealizowane, chyba że to in vitro było jakąś wspólną obietnicą, to być może to jedno. Z mieszkaniami to jest taki problem, że akurat pan Hetman ma zupełnie inną wizję niż jego zastępca z Lewicy, więc teraz ten pomysł mieszkaniowy, tam pamiętasz mieszkanie prawem, nie towarem, zostało już przerzucone na samorządy, że to jak Lewica w samorządach wygra, to wtedy to ruszą z tym programem mieszkaniowym i to samorządy będą realizować. Nigdy, bo Lewica w samorządach raczej no, nie kwapi się do wygranej, przynajmniej sondaże nie wskazują na to, raczej ta Lewica, przepraszam, raczej dołuje niż... Raczej dołuje, właśnie, raczej jej spada niż rośnie i takie te wszystkie nerwowe ruchy, atak tutaj na Szymona Hołownię, fakt, że mógł nie obiecywać, że zamrażarki nie będzie, a potem nie musiał wstawiać tej chłodni, jak powiedziała pani Anna Maria Żukowska, ale wygląda na to, że Lewica zachowuje się tak, jak nie należy się zachowywać na tak zwanych ruchomych piaskach, bo wtedy wszelka nerwowość powoduje, że się tonie jeszcze bardziej, a pamiętać należy, że pan Donald Tusk nie ma, ma różdżkę oczywiście, natomiast interesu nie ma żadnego w tym, żeby Lewica przetrwała, bo on te Lewice po prostu tak zasysa, powiela ich obietnice. Pamiętasz, cała kampania, to było co kampania, Lewica tak wymyśliła, że coś oryginalnego musimy wymyślić. Dobra, wymyśliliśmy, zanim zdążyli się odezwać, Tusk wychodził i mówił, a właśnie jeszcze jedna rzecz taka mi się przypomniała, bardzo taka ciekawa w ogóle rzecz, może mieszkanie prawem i towarem, bo wszyscy zasługujemy na mieszkania, prawda? I to nie może być tak traktowane jak towar. I Lewica znowu w płacz. Kiedy oni się nauczą tego, że ten Tusk ich tak będzie traktował już zawsze? Tak było, ale ta obietnica też nie jest realizowana, bo pan Hetman, który jest z kolei z PSL-u, z trzeciej drogi, on ma jeszcze zupełnie inne pomysły mieszkaniowe, więc to ani Lewica, ani Platforma. Rąsia myje po prostu, żeby nie powiedzieć kryje nawet. Ale wiesz, było coś takiego jak umowa koalicyjna. Było. Zdaje się, tam było podpisane. No i część z tych konkretów platformianych w tej umowie koalicyjnej się znalazła, więc przynajmniej za to, co w umowie koalicyjnej, to chyba pan marszałek Czarzasty odpowiadać powinien. Pan marszałek rotacyjny oczywiście, bo teraz jest wicemarszałkiem, ale w przyszłości mamy, się że wydaje, będzie zrotowany. To jest główny punkt, wiesz, że tak jak obserwuję trochę Lewicę, to jest główny punkt programu Lewicy, żeby pan Czarzasty został tym marszałkiem rotacyjnym tuż przed następnymi wyborami prezydenckimi, bo być może tam kiełkuje taka myśl, że jak już będą mieć własnego marszałka rotacyjnego, to pan Robert Biedroń być może wystartuje na prezydenta i kto wie, może te 70% zgarnie nawet, albo troszkę mniej, ale wygra w 99. Myślę, no tak, bo 1% to są homofoby w Polsce rzeczywiście. No to tyle by miał gdzieś. No. Ale wiesz co, to się ten timing się nie pokrywa z planem Szymona Hołowni, bo on jednak chciałby aż do wyborów prezydenckich tę rotacyjną funkcję sprawować. No i dopiero potem się dać zrotować, no bo on sobie tam wyobraził, prawda, że wyrotować będzie... można powiedzieć nawet. Wyrotować. On sobie wyobraził, że on będzie prezydentem, co prawda akurat sondaże zupełnie innego teraz co wskazują. Ta fala zachłyśnięcia talentem Szymona Hołowni szybko opada, nawet chyba szybciej niż wszyscy mogliśmy się spodziewać. No także jednak chyba te 2 lata sobie tę laskę marszałkowską podzierży pan Hołownia. No to... Gratulacje oczywiście, chociaż gdzie laska marszałkowska, gdzie czarodziejska różdżka, którą z tego, co już słyszeliśmy, dzisiaj posiada konkretnie premier, jego ekscelencja Słońce Peru, Donald Tusk. Pytanie tylko, czy taka czarodziejska różdżka pana Tuska, jeśli rzeczywiście pan ją posiada, panie premierze, mógłby pan kiedyś pokazać tak swoją drogą, czy ona ma też taką moc unicestwiania, ewentualnie strącania w przepaść pewnych polityków, którzy stanowią obciążenie. Bo kiedyś nie miał tej różki, prawda, i potrafił to robić. A teraz na przykład oglądam przesłuchania komisji,
tych sejmowych, tych trzech. Wszystkie są fajne, wszystkie trzy mi się podobają. I komisja Jeńskiego, i komisja Scerby, i komisja Sroki są fantastyczne. To jest tak jak trzy części filmu Kac Vegas po prostu. I za każdym razem, po każdej tej komisji mam wrażenie, wychodzą i mówią, co myśmy narobili, gdzie jest Donald? I szukają tego swojego premiera Donalda Tuska. Ale nie chcę być gołosłowny, więc przed państwem teraz jedna z gwiazd tych komisji, pani Felix. Ja chcę, żeby pan opowiedział to, co pan pamięta, bądź powiedział, że nie pamięta z tego spotkania. Dlatego ja proszę, żeby to pan komisji opisał w zakresie tego, co pan pamięta, okoliczności i przebieg tamtego spotkania. I kto według pana pamięci brał udział, bo już wiemy, że pamięć może być zawodna i każdy odpowiada w dobrej wierze oczywiście to, co pamięta. Natomiast ja pytam o pana pamięć, nie o opowieść o tym, co jest w protokołach. Proszę mi powiedzieć, jak pan pamięta tamto spotkanie i uszczegółowić jeszcze, czy pan na to spotkanie został przez kogoś zaproszony, czy to pan zapraszał uczestników tego spotkania? W czasie tej wideokonferencji rzeczywiście, tak jak powiedział pan prezes Kurdziel, rozmawialiśmy o technicznych aspektach potencjału tych. Zaraz zapytam, o czym rozmawialiście, bo mam kilka szczegółowych pytań. Pytała mnie pani nie, proszę pana. Ja co pana pan pamięta? Ja mówię, pana co zapytałam, czy kto pana na to spotkanie zaprosił, czy pan został zaproszony, czy pan zapraszał. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, jeżeli ja dobrze wysłuchałam tego pytania, to kto zapraszał, a kto był zaproszony, padło mniej więcej w drugiej minucie tego całego wywodu. Najpierw jednak pani Felix pytała, prosiła ministra Sobonia, żeby opisał, co pamięta, jak pamięta, no więc pan minister zaczął opisywać, co pamięta i jak pamięta, o czym była mowa, na co pani Felix mi nie, o to ja za chwileczkę zapytam. No każdy by po prostu zgłupiał, po prostu poszedł taką komisją. Nie każdy. Nie każdy. Pani Magdalena Felix nie mogłaby zgłupieć absolutnie, również z racji bardzo zaszczytnej funkcji członka, pani członek komisji akurat tej, pani przewodniczącej Sroki. Ale przecież wytłumaczyła też, powiedziała sensownie akurat, co się bardzo rzadko zdarza, że pamięć ludzka jest zawodna. Mm-hmm. A u niej jest tak zawodna, że ona nie pamięta, o czym mówiła 10 sekund wcześniej. Tak. 10, dokładnie tyle to trwało, mniej więcej 10 do 11 sekund wcześniej pytała o co innego, po czym mówi, nie, ja nie pytałam o to. Wydaje mi się, że tak jak pani Magdalena Sroka w kompletnie absurdalnym wywodzie, jak niedawno pytała prezesa Kaczyńskiego, czy on byłby skłonny, gdyby była inna sytuacja, poddać się badaniu wariografem, co już samo w sobie było dość śmieszne, tak tu jednak ja byłbym skłonny, żeby w pewnych sytuacjach stawiać przed wejściem na posiedzenia komisji alkomat. I zastanawiam się, co wtedy by z tego wyniknęło. Czy ten skład komisji byłby identyczny? Czy on by się troszkę rotował właśnie? Znaczy, jest taka możliwość, że byłoby wykluczenie z komisji? Możliwe, że jakaś posłanka, na przykład nie pani Felix, absolutnie nie w życiu, na pewno nie ona, ale na sam widok alkomatu na przykład, czy by nie zrobiła, o nie, przepraszam, ja o to nie prosiłam, ja prosiłam o wariograf. To znaczy tak, jeżeli efektem badania alkomatem miałoby być to, że poseł będzie wykluczony, gdy ten alkomat coś wskaże, to istnieje takie ryzyko, że bez głosowania posłowie by z tych obrad komisji byli wykluczani przez ów alkomat. Natomiast jeżeli on by miał tylko stać jako ozdoba, no to nic by pewnie to nie wnosiło. Natomiast gdyby zapisać, że powyżej takiego i takiego progu osoba jest wykluczona, bo może nie rozumieć pytania, które zadaje, no to tak, to mielibyśmy wtedy. Ja też nie jestem jakimś takim zamordystą, wiesz, sejmowo-alkomatowym, ale na takie 3 promile, no powiedzmy, że powyżej 3 to już się nie wchodzi, nie pyta, nie mówi, nie opowiada. No bo to już wtedy czasami rzeczywiście, to wciąż nie a propos pani Felix, można zapomnieć, o co się pytało, albo na przykład zapomnieć, co się tam robi, albo zapomnieć się, że jest się posłanką na Sejm RP, a nie zwykłą kodziarą. Słuchaj, a może to jest w ogóle taka strategia niezwykle wyszukana? Otóż ta strategia polega na tym, żeby tak zamącić pytanie, żeby osoba pytana już kompletnie nie wiedziała, o co chodzi, bo na przykład Paweł Kukiz, jak był przesłuchiwany i pani też chyba Felix go poprosiła odpowiedź na pytanie, to powiedział, ale na które pytanie, bo pani zadała chyba 15 i ja już nie wiem, więc rzeczywiście jest to taki sposób, taka strategia na wyprowadzenie świadka z równowagi. Jak już go wyprowadzisz z tej równowagi, bo on już zupełnie zgłupiał i nie wie, na co ma odpowiedzieć, to wtedy ciach, ty mu przyłożysz takie pytanie, wiesz, między oczy, takie konkretne, ale no to chyba nie pani Felix. Chyba nie, bo mam wrażenie, że jeśli zadaniem pani Felix jest irytowanie świadków,
no to działa w przeciwną stronę i raczej się bardziej luzują, myślą sobie, o matko, jak ta zacznie pytać, to po prostu, wiesz, to kupa śmiechu za przeproszeniem. Ona sama siebie tym irytuje i to jest najgorsze właśnie. Chce zirytować kogoś, a tymczasem wchodzi, już jest tak nabuzowana, że w zasadzie to powinna zacząć krzyczeć to swoje ulubione hasło ze strajków kobiet. No ja mam wrażenie, że ona troszeczkę jak Szymon Hołownia, że ona się napawa tak swoim głosem i tym sposobem zadawania pytań. Znasz mój, nomen omen, za przeproszeniem, stosunek do Szymona Hołowni, ale mnie się wydaje, że pani Felix to nie można porównywać z panem Szymonem jednak. Znaczy, chyba że chodzi o wielkość ego, przy czym on coś tam w życiu jednak osiągnął. Nie mówię o pracy marszałka Sejmu, bo tu osiąga niestety coraz bliżej dna, to już jest. Natomiast pani Felix, no jej osiągnięcia są dość powszechnie znane, więc może teraz jeszcze jeden obrazek z tej komisji. Jak, od kiedy pan usłyszał od pana wicepremiera Sasina, że ma pan się operacyjnie czy w jakikolwiek inny sposób zająć wyborami kopertowymi w ramach Ministerstwa Aktywów Państwowych? Kiedy? Pozwoli pan, przewodniczący. Nie pozwolę. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Pan przewodniczący, nawet dziennikarze się śmieją z tego. No naprawdę. Ja bym bardzo prosił, żeby pan przewodniczący zwrócił uwagę panom posłom z Prawa i Sprawiedliwości, że to nie jest kabaret, tylko komisja. No właśnie jest. Tak? Panowie... Pan, jeżeli nie, to będę składał wniosek, że pan przewodniczący wykluczył pana. No, no. O, no to proszę od razu, panie wiceprzewodniczący. Może od razu pan składzie. Wykluczy... Panowie, panowie myślicie, że to jest kabaret? No może oni by nie chcieli, żeby to był kabaret, no ale niestety. Ale właśnie taki to jest najśmieszniejsze. Wyszło, no. To jest najfajniejsze, takie najcieplejsze, najbardziej ociepla wizurek pana Jońskiego, że on nie chce, żeby to był kabaret, a to jest kabaret. No jakby tam się chciał wygłupiać i nas rozśmieszać, no to byśmy płakali. A ponieważ on chce być taki bardzo śmiertelnie poważny, a pojęcia nie ma o prowadzeniu obrad takiej komisji, to jest nie pierwszy raz, kiedy udziela komuś głosu, po czym jednak zabiera. Tutaj mówi po prostu, że daje wypowiedź panu Soboniowi. Pan Soboń zaczyna. Mówi, pozwoli pan, nie, nie pozwolę od razu. Dziennikarz. Że się śmieją. A mógł chcieć powiedzieć, pozwoli pan, że zacznę odpowiedź na pytanie od podania daty, czy cokolwiek takiego, tak. Nie? Ale pan Joński już najlepiej absolutnie... Powstania Warszawskiego, to by pan Joński dostał szoku znowu, poznawczego. Daj spokój. Ale wiesz co, mam wrażenie, że z tymi komisjami to miało być tak śledczymi, że to miały być takie, no, takie igrzyska dla widowni, które no, jakoś tam źle będą świadczyło o Prawie i Sprawiedliwości. Jest dokładnie na odwrót. No, po prostu tak się ta koalicja skrajnie ośmiesza. Ktoś to wymyślił, żeby akurat zrobić komisję Jońskiego, komisję Scerby i komisję Sroki. Dlaczego akurat znaczy, tych geniusz, jeszcze geniusz to wymyślił. Przepraszam, z naleśnikarnią tam gdzieś polityczną z basenem w tle. Też, no. Proszę? I z basenem, bo przecież pan Joński to basen. Tak, mówimy o panu członku oczywiście. Sami tam absolutnie panowie członkowie są i czasem pojawiają się też świadkowie, no ale chyba nie o to mi im chodziło, mam wrażenie. A podobno jeszcze, słuchaj, ta koalicja twierdzi, że do komisji, do prac komisji kierowani są najlepsi ludzie. Ludzie nawet. Ludzie? Najlepsi, najlepsi. Najlepsi. Więc jak to są najlepsi z najlepszych w tych trzech komisjach tam zasiadają, to o matko i córko. To znaczy, że ci najgorsi się pewnie potrafiliby zatrzasnąć w toalecie, do której wchodzą bez kolejki i wytrącają komuś telefon. A to pan Szczerba przecież jest. Czyli są i tacy, widzisz. I najlepsi, i jednocześnie najgorsi. To są najgorsi dla PiSu. Rzeczywiście mam wrażenie, że panika jest niesamowita w Zjednoczonej Prawicy. Znaczy te trzy nazwiska, Joński, Szczerba i Sroka, są w stanie rozłożyć ten PiS. Wreszcie zrobią to, co nie udało się Komorowskiemu, Tuskowi, Czarzastemu. Tych troje. To będzie to. Ich troje nawet. Może taki zespół założą. No ja nie wiem, czy... Kajne grance. Tak to miało być. Wydaje mi się, że oni sobie inaczej troszeczkę te komisje wyobrażali, ale ponieważ my się tymi komisjami ekscytujemy, bo są śmieszne. Nie dlatego, żeby coś z nich wynikało, tylko dlatego, że są po prostu zabawne. To jakoś tak się gdzieś rozmywa te konkrety, się wszystkie rozmywają, te ustawy, które miały no, być z drugiej w strony, miały pan, być wyciągane. Z drugiej strony pan Michał Szczerba rzucił konkret, że chodziło o 607 wiz, a nie 250 tysięcy, jak mówił pan Tusk. No to jest wielki konkret i po tym konkrecie to może to jest jeden z tych 100 konkretów. Może to one są tak zawoalowane, że teraz będą mówić prawdę. Taki jeden konkret mógłby się tam pojawić, no, ale się nie zmieścił, bo już wszystko wypchały. I myślę, że te 607 wiz to jest taki konkret, jak to obniżenie, znaczy podniesienie VAT-u do 5%. Że to są takie konkrety spoza tych konkretów, które tak no, niechcący wypłynęły. To tak jakoś wyszło. Tak, prostu. Ale troszkę się tu ponabijaliśmy, być może niesprawiedliwie z pana Dariusza Jońskiego. W końcu jednak no, nie każdy wiceprezes Aquaparku doszedł tak wysoko, jeśli chodzi o szczeble drabiny politycznej. Pokażemy teraz, jak ciężko pracuje, ale przede wszystkim to,
że pan Joński ma podzielność uwagi. Razem z wiceprezesem poczty spotyka się z prywatnymi firmami i rozmawia na, no wie pan, za chwilę mają te być kilka milionów złotych, czy kilkadziesiąt zlecone tym firmom, to proszę wybaczyć, no nie jest to spotkanie towarzyskie. Dobrze, przejdźmy do następnego. Zdecydowanie nie było to spotkanie towarzyskie. To się cieszę, że to co do tego, żeśmy się zgodzili. I cieszę się, że pan sobie o tym przypomniał, że takie spotkanie było. Czy znane na pytanie moje pan prezes, kurde, od pan wiceprezes, przepraszam, ale czy znane panu jest nazwisko Krystian Szostak? Tak. Moje pytanie, czy on przygotował instrukcję na wybory kopertowe? Pan świadek Grzegorz Kurdzie, słuchałem tego, co mówił pan prezes Sypniewski i tak rzeczywiście potwierdzam, była taka sytuacja, że jeden z członków zarządu pokazał mi, w sumie to był plik. Co prawda pytania zadawał pan Karnowski, ale my pokazywaliśmy pana Jońskiego, który nie wiem, chyba się z panem Szczerbą komunikował, ponieważ fotografował co dokumentację. Co kupić na kolację? Na przykład takie myślisz? Słuchaj, nie, wydaje mi się, że on robił zdjęcia dokumentów. Zdaje się, że z kimś się musiał konsultować. To gdzie ona, taki szpiegowski aparat? Przecież to ma być takie maleństwo, to się robi cyk, 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 jak nikt nie widzi. Ale no, dużo, panie Dariuszu, tych, no. Dużo tych zdjęć zrobił, więc pytanie, czy to była kolejna konsultacja z prawnikami, bo i pan Joński, i pan Szczerba, już widzieliśmy to wielokrotnie, w trakcie tych obrad się konsultują. Dostają wskazówki na telefon. No więc pytanie, czy to była konsultacja koło ratunkowe, ludzie pomóżcie, czy to jednak do pana Szczerby? Patrz, ja też tu pracuję, ja mam swoją komisję, patrz, też się dobrze bawię. Albo po prostu pykał węża, wiesz, bo też sam może być troszkę znudzony tym wszystkim, co tam się dzieje, może trochę się niezręcznie z tym czuje. Rzeczywiście lepiej wyglądali z panem Szczerbą wtedy, kiedy rąbali drewno. Ja wciąż nie sprawdziłem, przepraszam państwa bardzo, który rąbał jak porąbany, a który dobrze. To przecież chyba nie ma znaczenia, jak panowie są takim, powiedzmy, no, dwugłowym duetem detektywistycznym. Więc myślę, że to jeszcze mógł być też wąż. Natomiast troszkę mnie zaniepokoiłaś, bo jeśli jest rzeczywiście tak, że obaj przewodniczący sięgają po jakieś porady, no to jeśli pan Joński radzi się pana Szczerby, a pan Szczerba pana Jońskiego, to jeszcze nic. Ale wyobraź sobie, że obaj by się zaczęli radzić pani Magdaleny Sroki. Ojej, to by się bardzo źle dla wszystkich skończyło. Nie było łatwo, ale i nikt się tego nie spodziewał. Mimo dobrego humoru świadka oraz jego wątłej pamięci, jego zeznania dostarczyły komisji wiele cennego materiału. A to dopiero początek. Czy pani premier Beata Szydło kiedykolwiek rozmawiała z panem na ten temat? Nie. Nigdy nie rozmawiała z panem? Czy odpowiedź na pytanie mogłaby jedynie mieć miejsce na zamkniętym posiedzeniu Sejmu, kiedy będzie pan zwolniony z tajemnicy państwowej? No jak tutaj chyba nie ma mowy o zamkniętym posiedzeniu Sejmu. Zacytuję na początek profesora Tomasza Nałęcza. Z dużym uznaniem i współczuciem patrzę na panią przewodniczącą Srokę. Rozumiem jej, ją tak zwyczajnie, po ludzku. Jestem w stanie jej postępowania bronić, bo stanęła przed zadaniem porównywalnym do wejścia amatora bez żadnego treningu na Mount Everest. Jak pani skomentuje te słowa profesora Nałęcza? W mojej ocenie decyzja o zaproszeniu na pierwsze przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego była słuszną decyzją i ją podtrzymuję, mimo że nie było łatwo. No łatwo to nie było i pani Sroka nie wyszła z tego przesłuchania obronną ręką i to raczej wszyscy komentatorzy mieli bardzo podobne zdanie. No pani Sroka sobie w żaden sposób nie poradziła z przesłuchaniem prezesa Kaczyńskiego od początku, zaczynając od tego momentu, kiedy pan premier odmówił złożenia przysięgi w pełnym brzmieniu, ponieważ nie mógł powiedzieć, że powie wszystko, co mu wiadomo, gdyż nie został zwolniony wcześniej z tajemnicy. Tak, ale tłumaczenie tego trwało naprawdę wiele minut. Tak, pani tak. Sroce, wydawało mi się, że skoro już tak patrzy jak Sroka... pana prezesa, jak właśnie, jak pewne ptaszysko w gnat, no to, że coś jednak tam zrozumie, a z tej wypowiedzi kolejnej wynika, którą przytaczamy z komisji, że nie zrozumiała tego, ponieważ zaczęła pytać teraz znowu, akurat Kaczyński, prezes Kaczyński stwierdził, że nie rozmawiał z Beatą Szydło na ten temat, o który pytała pani Sroka. A jej się teraz przypomniało, że przecież on nie wszystko chciał mówić i teraz o co chodzi, że znowu musiałby być zwolniony, no przecież z tej tajemnicy, no nie musi w tym przypadku być zwolniony, nie mówi, że musi być i nagle pani Sroka chce teraz zwalniać z jakiejś tajemnicy, choć jednocześnie zadaje tego typu pytania. Ciekawa to jest bardzo rzecz, ale przecież jeszcze jedna
już nie powiem wpadka, bo to w ogóle wszystko jest jedna wielka wpadka pani Magdaleny Sroki i całej tej komisji, ale wtedy, kiedy Kaczyński próbował przeczytać nazwiska 48 inwigilowanych zarządu PO-PSL tak. dziennikarzy, to pani Sroka raz włączała mikrofon, raz wyłączała, po czym stwierdziła, no wydaje mi się, że teraz to pan właśnie ujawnia tajemnicę. No nie tajemnicę, bo to jest w internecie od lat, szanowna pani Magdalena Ale to pan Ozdoba wtedy mówił, Magda, przecież ty też krytykowałaś tę inwigilację, Magda. No i niestety nie poszło pani Magdzie, no bo oczywiście nie chodziło o tajne posiedzenie Sejmu, tylko niejawne posiedzenie komisji, więc prezes Kaczyński celnie stwierdził, że to chyba nie chodzi o tajne posiedzenie Sejmu. No było znacznie weselej, a naleśniki i to chyba na długo nam zostaną w pamięci i na talerzu pana posła Zembaczyńskiego. No i ten członek komisji, no bo mówili do prezesa Kaczyńskiego, panie świadku, no to dlaczegoż prezes Kaczyński nie mógł odpowiedzieć, panie członku? Nie mówił się pan Zembaczyński. Osoba Zembaczyńska, naleśnik, pan członek. Serdecznie gratulujemy. Wracamy po reklamach. Ja na przykład uważam, że to, co wczoraj zrobił premier Donald Tusk w Berlinie w czasie spotkania Trójkąta Weimarskiego, całe to działanie na rzecz odbudowy Trójkąta Weimarskiego, to jest absolutnie klasa. To jest absolutny majstersztyk i to powinno być robione i kontynuowane. I tylko człowiek z takim formatem europejskim, jaki Tusk ma, ze względu na swoje doświadczenie polityczne, jest w stanie doprowadzić do tego. My możemy oczywiście robić swoje na swoich polach, ale ktoś taki naprawdę dzisiaj pracuje na rzecz odbudowy pozycji Polski, na której nam tak bardzo zależało w Unii Europejskiej. Dobry wieczór państwu. No ja zupełnie nie wiem, jak interpretować taki format europejski Donalda Tuska, bo ze słów Szymona Hołowni wynikało, że chodzi o spory format. Jak rozumiem, Szymon Hołownia po tym tweecie, w którym Donald Tusk nawołuje do zweryfikowania poparcia dla trzeciej drogi, wyborców nawołuje, no to Szymon Hołownia zrozumiał, że trochę przesadził i musi przystopować. Ale taki format Donalda Tuska? No ja sama nie wiem. To jest Polityka na deser, Telewizja w Polsce, Dorota Łosiewicz. I Krzysztof Fezet, dobry wieczór państwu. Taki format Donalda Tuska? Jestem zawstydzony kompletnie, wiesz, zawstydzony taką wypowiedzią pana Szymona Hołowni, bo to po pierwsze jest seksistowskie troszeczkę, po drugie no jest takie niesmaczne, po trzecie sam pan Hołownia mówił swojego czasu, zwierzając się pani Lempart, że on też ma krótki ląd, bo pani Lempart też ma ląd, jak się okazuje. Że krótki i teraz no jeśli chciał powiedzieć, że Donald Tusk, a chyba chciał to powiedzieć, jest politykiem wielkiego formatu, to trzeba było tak rozłożyć łapska, panie Szymku kochany, a nie w ten sposób robić, no bo taki format, no to ja teraz nie wiem, tu pani Leszczyna mówi o czarodziejskiej różdżce pana Tuska, możemy sobie wyobrażać, że ona jest no co najmniej tej wielkości jak różdżka Harry'ego Pottera, prawda, no bo te cuda, tu KPO, prawda, Dali uwiarygodnił to samą swoją wypowiedzią i wiarygodnością. Niesamowite w ogóle to, że tak jest uznawany przez panią Leszczynę jako polityk wiarygodny, ale teraz zobacz, tu ona o różdżce, no samiec, no to widzisz, to tak się mówi, że przepraszam, kobieta kobiecie krzywdę taką może publicznie zrobić, a tu bierze mu, nawet jeśli coś wie o formacie Donalda Tuska, nie powinien tego wyciągać publicznie, moim zdaniem. Znaczy, ja mam wrażenie, że wyborcy, bo to przede wszystkim do nich to było skierowane, no mają potężny dysonans po tym wszystkim, potężny, no bo te słowa naprawdę były takie, tak, że majster wielki, sztyk. Że wspaniały, że majster sztyk. Po niemiecku to brzmi trochę, majster sztyk, ja. A pokazuje, że taki format, no więc no wiesz jak to jest, że bardziej się reaguje na to, co się widzi, niż na to, co się słyszy, więc tak. No to zostanie po prostu z wyborcami na długo. No i naprawdę myślę, że po takim występie, choć Szymon Hołownia bardzo się starał i bardzo chciał nadrobić i w oczach tak. Donalda Tuska no zapunktować, strach to jednak zajrzał. Tak, to jednak rzeczywiście stracił potężnie i będzie kolejny tweet Donalda Tuska przed wyborami, żeby to poparcie zweryfikować, że tamto w kampanii to było nadmuchane, przesadzone, a teraz to każdy będzie głosował. Co gorsza, mogą pojawić się też zdjęcia różne po prostu dotyczące formatu pana Tuska, między innymi tam właśnie na arenie międzynarodowej. I tak, no gdybyśmy na chwilę odeszli do tej sprawy formatu, to ja nie zrozumiałem pana Hołowni, co takiego Donald Tusk zrobił jadąc na wezwanie Olafa Scholza do Berlina. Znaczy to, że pociągów nie pomylił, czy że o co chodzi, że tam w ogóle dojechał, no bo co tu jest majstersztykiem, że po prostu Scholz powiedział
zapraszam do Berlina. Już. Być i ten może, pojechał, to jest majstersztyk właśnie? Być może Szymon Hołownia nie zrozumiał roli, w jakiej wystąpił tam Donald Tusk. I być może stąd, albo może właśnie zrozumiał tę rolę. I być może stąd właśnie ten format. To już widzowie muszą sobie odpowiedzieć, czy Szymon Hołownia zrozumiał, czy nie zrozumiał. Znaczy tak czy siak, któryś z tych dwóch panów po tej wypowiedzi pana Szymona Hołowni może płakać. Ja stawiam, państwo wiedzą, na kogo. To teraz oddajmy może głos tym, którzy byli na miejscu w czasie tego wielkiego, nieformalnego czy formalnego szczytu Trójkąta Weimarskiego w składzie Scholz, Macron, no i ten z Polski. Nie chodziło o Polskę, a o relacje. O relacje niemiecko-francuskie. Dlatego Donald Tusk musiał najpierw poczekać. Do Macrona i Scholza mógł dołączyć dopiero, gdy tamci skończyli rozmowy bilateralne. Tak, Die Welt pisze o kulisach zwołania Trójkąta Weimarskiego. Zawsze jak wspominam ten materiał, to czuję taką ulgę, że doszła jednak pani Kopacz, bo bałam się, że nie da rady. Ale co takiego w sobie ma ten Berlin, że politycy tak tam tracą głowę? I to nie tylko polscy politycy, bo pan Macron też stracił głowę, kierunek i wszystko. Tak, no i uratował troszkę cztery litery za przeproszeniem panu Tuskowi, prawda? No bo Tusk by wyszedł na takiego Kopacza troszeczkę, a nawet gorzej, bo na Kopaczową. A tutaj pan Macron poszedł jeszcze krok dalej, no ale wracając do meritum, czy do sedna, no wygląda na to, że niemiecka prasa, to nie jest jedyny artykuł w tym tonie, pisze po prostu tak dokładnie jak było, czyli to Scholz zaprosił Macrona, a Tusk był potrzebny, akurat według francuskiej prasy, teraz zacytuję Le Figaro, Donald Tusk był potrzebny do rozładowania napięcia między Macronem i Scholzem, czyli on tam masaże robił prawdopodobnie. Dobrze, Olaf, nic się nie dzieje, spokojnie. Emmanuel, odsuń się, bo ja teraz z przyjacielem jestem. I tam tego Macrona troszkę może też wymasował. Czarodziejska różdżka być może zadziałała też. Wiadomo, że Donald Tusk do rozładowywania napięcia jest dobry, ponieważ on nigdy nie mówi konkretnie. Znaczy on zawsze mówi tak, żeby jedni byli zadowoleni i drudzy byli zadowoleni. No a tutaj jest tak, że Francja chciałaby wysyłać europejskie wojska na Ukrainę, Niemcy nie bardzo. Francja chciałaby wysyłać i w ogóle pomagać i wysyłać broń, Niemcy tak, no już troszeczkę mniej, więc Donald Tusk na pewno jakoś tak zrobił, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ale że został zaproszony tak w charakterze takiej, no troszkę, no może nieprzyzwoitki, to raczej nieprzyzwoitki, żeby sobie panowie tam się nie rzucili sobie do gardeł. No i teraz, jeśli czytamy w Die Welt, nie chodziło o Polskę, o relacje niemiecko-francuskie, dlatego Donald Tusk musiał najpierw poczekać, no to on się robi, zaczyna się robić bardzo takim znanym europejskim politykiem czekającym, prawda? Tu musi czekać, tutaj w Stanach też troszkę, no nie powiem, że został wyproszony, no bo nie był zaproszony na to spotkanie, ale też widzieliśmy zdjęcia niesamowite w ogóle zresztą, że fotoreporterzy to chwycili, kiedy pan Tusk sam wychodzi, prawda? I wtedy idzie, szedł na miasto i tam przekonywać wszystkich, że praworządność i tak dalej, no ale nie bardzo ktoś z nim chciał rozmawiać. Że chyba polityk tego formatu, jak twierdzi pan Hołownia, to absolutnie pan Hołownia, ja tak nie twierdzę, że polityk tak tego formatu musiał czekać. Troszkę za duże to zrobiłaś teraz. Za duże? Tak, troszkę. No, coś. Polityk tego znaczy, formatu. Też oczywiście zdaniem pana Hołowni. To przecież my nie chcemy, tutaj, żeby przyszli tutaj smutni panowie od pana Kierwińskiego czy Sienkiewicza. Nie, także no to jest cytat. Ja gdybym znaczy, miał pokazać format pana Tuska, to musiałbym wstać
po prostu, nawet, bo mi tych rąk zabrakło. A pan Szymon tak nieładnie. Przecież nie ja jestem koalicjantem, tylko pan Szymon. I może właśnie dlatego ty umiesz odpowiedni format pokazać, a pan Hołownia już wie, jaki to jest format. Choć natomiast... jednak próbował bardziej. Próbował bardziej, ale no, czy pani Joanna Kluzik-Rostkowska coś wie na temat tego, o czym mówi? Było z tym coraz ciężej już od czasu, kiedy została ministrem edukacji i pisała słowo hańba przez CH. Być może to też chodziło o redukcję programu nauczania w tej chwili, ale tu wygląda na to, że będzie pani Kluzik-Rostkowska tworzyła wspólną partię z panem Wałęsą i z panem Komorowskim, a potem wytłumaczę dlaczego. To nie jest przypadek, że akurat rozmawiamy z Berlinem i z Paryżem. Dopóki Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej, to ten ścisły sojusz Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych tak naprawdę wykluczał myślenie o budowaniu czegoś w jakimś sensie konkurencyjnego wobec NATO. I w momencie, kiedy Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to natychmiast oczy całej reszty Unii, w sensie militarnym, zwróciły się w stronę Francji i w stronę Niemiec. Coś, ja wiem dlaczego. Coś konkurencyjnego dla NATO, czyli obecna sytuacja międzynarodowa każe pani Kluzik-Rostkowskiej wymyślać, być może na razie w pojedynkę, a może wespół z panem Wałęsą, coś konkurencyjnego dla NATO. Wydaje mi się, że Putin też mógłby się przyłączyć do tej idei, no bo jemu akurat NATO no, nie bardzo chyba odpowiada. Znaczy, to jest dramat, jeżeli polityk partii rządzącej w tak dramatycznej sytuacji międzynarodowej próbuje wymyślić coś konkurencyjnego dla NATO, bo jak Lech Wałęsa mówił o NATO bis, EWG bis, bo to były jego koncepcje, to jednak było to po pierwsze bardzo wiele lat temu. Chociaż dzisiaj, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale chociaż dzisiaj pan Bolek Wałęsa twierdzi, że on był za NATO od razu. No nie był. Tak z reguły jest, jak ktoś mówi, na przykład mówi, że UFO przyleciało, to znaczy, że nie przyleciało. No tak. No i w tej sytuacji międzynarodowej, kiedy NATO jest gwarantem bezpieczeństwa Polski, artykuł 5 liczymy, że gdyby coś się wydarzyło i agresor by się tu pojawił, to ten artykuł 5 zostałby uruchomiony bardzo szybko. Znaczy to jest jednak dramat, że myśli się o tym, że Bundeswehra, która wiemy w jakiej jest sytuacji, w jakim jest stanie opłakanym, bo piszą o tym nieustająco światowe media, to liczenie na to, że to Bundeswehra obroni Europę, no to jest naprawdę dalekie, mocno oderwanie od rzeczywistości, a przecież pani Kluzik-Rostkowska była w Komisji Obrony Narodowej przez lata, więc... A w jakim charakterze? Członka. Naprawdę? Nie, że kawę tam coś, ten? Członkini, czyli znaczy. Jednak tej wiedzy... komisji. Wiedzy nie posiadła. Nawet nie wiem, czy nie była wiceszefową, ale nie, chyba była tylko członkinią. To by było za dużo. To by było za dużo rzeczywiście tego kabaretu. Natomiast dlaczego pan Komorowski? No tylko przypomnę, że kiedyś sławetne przejęzyczenie pana Bronisława Komorowskiego, który mówił o tym, że musimy się przygotować do wyjścia z NATO. Tak. Właśnie. Chodziło mu o Afganistan. To jest tam drobne, jak na pana Bronisława, to jest w ogóle nic, można powiedzieć, ale paru osób się wystraszyło, że nagle nowy prezydent, a tutaj takie plany. No to oczywiście można sobie zadać pytanie, czy pani Kluzik-Rostkowska sama to wymyśliła, że teraz będziemy my się kierunkować w stronę armii europejskiej. No gdyby, krótko mówiąc, nie było NATO, no to Ukrainy już też by nie było, to jest jasne jak słońce. Pytanie, co byłoby z nami, nie mówię z nami, z panią Kluzik-Rostkowską, bo ona by sobie na pewno dała radę, ale warto tylko przypomnieć, że to Unia Europejska właśnie ustami Scholza, von der Leyen, Macrona obiecała Ukrainie w tym roku zakończonym, który był 2023, 1 000 000 sztuk pocisków, zrealizowano 300 tysięcy. Tych pocisków, czyli 30%. Taka jest wiarygodność w tej chwili najwyższych władz Unii Europejskiej, jeśli chodzi o konflikt zbrojny na Ukrainie. 30% może powiedzieć dużo, ale troszkę za mało też. Jeżeli chodzi o obronność, to wiarygodność Unii Europejskiej też jest bliska zeru, ponieważ Unia Europejska nigdy nie była wspólnotą obronną. Zawsze była pomyślana jako wspólnota gospodarcza i te mrzonki europejskiej armii, one oczywiście co jakiś czas się pojawiają i teraz wróciły, ale żeby to zbudować, to potrzeba dziesiątków lat, a nie 2 lat, a przede wszystkim dziesiątków lat po to, żeby ta obecna klasa eurokratów no poszła na zasłużoną emeryturę jednak, bo zdaje się, że im tam, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, zupełnie odwaliło, bo to naprawdę to budowane jest jakieś imperium postsowieckie, jeśli chodzi o
sposób myślenia w ogóle o świecie, o społeczeństwie, o człowieku, o jednostce, o prawach człowieka, kompletne pomieszanie z poplątaniem. A poza tym stawianie na Niemcy jako gwaranta bezpieczeństwa też już spaliło na panewce i wiemy o tym od agresji Rosji na Ukrainę i potwierdziło się to, że najrozsądniejszym jest jednak stawianie na Stany Zjednoczone jako głównego sojusznika. No ale się zmieniła ekipa, to się troszeczkę zmieniły zapatrywania. Tak jest. No i tak jak pan Hołownia, troszkę wystraszony słowami pana Donalda Tuska o tym, że teraz to już trzeba głosować zgodnie z przekonaniami, a nie na trzecią drogę, na przykład, troszkę chyba wystraszyła się też pani Magdalena Sroka o swoją przyszłość polityczną, która no już nie jest tak, nie wygląda tak różowo w każdym razie, jak mogła wyglądać jeszcze przed tym ostatnim, pierwszym, a być może i ostatnim zarazem posiedzeniem dla pani Magdaleny Sroki, więc walczy teraz o dobre imię, oczywiście pana Donalda, nie swoje. No dzisiaj mówicie o braku efektów rozmów na szczycie wyszehradzkim, rozmowy weimarskim, Scholz-Macron. No przecież to jest bardzo ważny sygnał. To Tusk pojechał właśnie po to, żeby pogodzić spór, który rozpoczął i tlił się już w Europie, po to właśnie, żeby Europa była silna. No pani Sroka chyba też walczy o punkty po tej komisji, na której próbowała przesłuchać premiera Kaczyńskiego. Czyli żeby premiera była, żeby Europa była silna, to Tusk musiał pojechać do Berlina i co on tam wtedy robił, żeby ona była silna? NATO chyba stworzyć, kontynuując myśl pani Kluzik-Rostkowskiej. Żeby co stworzyć? NATO bis. NATO bis. No bo tak rozumiem propozycję pani Kluzik. No tak, pani Kluzik, no też wydaje mi się, że tam na dywanik trafi, a to już oczywiście w 50. kolejności, bo to wszystkie te wypowiedzi są jakieś karygodne. U Donalda Tuska tak, nie wystarczy o formacie, ta o różdżce, rozumiesz, a tutaj pani o trójkącie jakim wyszehradzkim, pani Sroka. No a to tam powiedzmy drobna pomyłeczka, ale czyli jak można mniemać obecnie, to pan Tusk jadąc tam na ten szczyt Trójkąta Weimarskiego już wiedział, że oni są pokłóceni, bo ja pamiętam, kiedy on wyszedł przed kamery w Stanach Zjednoczonych jeszcze i powiedział takim tonem, że zwołano właśnie, został zwołany pilny szczyt i on teraz jedzie do tego Berlina. Troszkę to wyglądało tak, jakby pan Tusk zwołał ten szczyt albo zadzwonił i tam Emmanuel wpadnij do Olafa, tam będzie fajnie, u Olafa zawsze jest fajnie, zresztą ja się tam świetnie czuję. Może tak jak wiedział, w Peru, mniej więcej. A może, to od razu jechał ich godzić, tak? Czy wziąć po prostu tak za łbę i być, uspokójcie się, bo wam tak zaraz po prostu, nie, no, nie, bo wam Felixową ten, podeślę i się skończy fikanką. Nie ten format, nie ten format. Ale może wiedział o tym po szczycie, który zwołał Macron, przywódców NATO i Unii Europejskiej swego czasu i jak zaproponował to wysłanie wojsk europejskich na Ukrainę, a potem jeden po drugim wychodzili i protestowali, i prostowali wszyscy twierdząc, że nie, nic takiego nie będzie miało miejsca. Być może wtedy już wielki geniusz Donalda Tuska przewidywał, że coś tam na linii iskrzy. No a pani Srodze to się często myli, bo na przykład jej się pomyliło tajne posiedzenie Sejmu z zamkniętym posiedzeniem komisji, trójkąt weimarski z wyszehradzkim. To wiesz, to są takie detale. Znaczy, jeśli taki łeb ma przewodnicząca komisji do spraw Pegasusa, to słusznie, że chcą ją zmienić. Podobno pan Bospacki miałby ją zastąpić, ale to są informacje, które do mediów podają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jakieś specjalne różnice, jeśli chodzi o potencjał? Niewielkie są. Niewielkie są. Niewielkie. Jak ten format. Ten format, co to, tak. Co to pokazywaliśmy. No ale zaczęliśmy pierwszą część od pani Izabeli Leszczyny. Teraz jeszcze raz oddamy jej głos, ponieważ no, jako się rzekło, nawet tak stwierdziła, że ona zrobiła już dużo więcej nawet niż myślała, więc albo należy się bać, albo śmiać. Trzecia droga domaga się wycofania Polskiego Ładu w tym zakresie w całości, czyli powrotu do starego regulowania tej składki zdrowotnej. No ale to oznaczałoby ponad 10 miliardów złotych mniej do NFZ-u niż dzisiaj. Czy przy okazji tak długich kolejek, jakie mamy do specjalistów, może sobie pani minister pozwolić na taką wyrwę w budżecie z ochrony zdrowia? Ja w ogóle nie pozwolę, żeby budżet ochrony zdrowia zmniejszył się choćby o miliard. Wtedy dotacja z budżetu państwa do NFZ-u, czy raczej w ogóle do systemu ochrony zdrowia, bo niekoniecznie albo dług do NFZ-u. Czy większy albo z innej kieszeni. No musi być większa. No to no, jakby cudów w ekonomii nie ma. To nie skąd ma darmowych weźmiemy te pieniądze, pani minister? Z podatków. Państwo żyje z podatków.
Cudów nie ma, czy są, ustalmy, bo ta czarodziejska różdżka to jednak trochę z kategorii cudów. Nie ma cudów, natomiast są czarodziejskie różdżki. Okej, okay, dobrze. Mhm. Druga rzecz. Jak Polski Ład w kampanii, Platforma Obywatelska krytykowała między innymi za składkę zdrowotną i mieli tę składkę odkręcić. To było dobrze. A teraz już rozumiem, pani Leszczyna absolutnie nie chce nic odkręcać, bo jej się ta kasa na zdrowie podoba, która ze składki idzie. Jeśli oczekujesz odpowiedzi na to pytanie, to mam obawę, że pani Leszczyna, z całym szacunkiem dla jej niezwykłej wprost elokwencji, jeśli chodzi o ekonomię. Chociaż pamiętam, że sama mówiła, że ona nie wie, dlaczego jest traktowana tak, jako ekspertka od finansów. Tak długo o tym mówiła, że aż w końcu pan Tusk zlecił jej no, opiekę nad resortem zdrowia, co dowodzi ostatecznie, gdzie on ma, przepraszam, nasze zdrowie. No, zdrowia, szczęścia, pomyślności, to trzeba by pani minister życzyć, ale kiedy mówi, że ona nie pozwoli na żadną wyrwę, to zastanawiam się, komu. Komu to mówi, komu nie pozwoli. Trzeciej drodze, bo trzecia droga chce zmniejszenia składki i pan Petru powiedział, że oni wyjdą z koalicji, jak się nie dogadają w sprawie składki. Biedroń powiedział wtedy, Robert, że są cieniasami i nie wyjdą z tej koalicji. No więc pani Leszczyna próbuje tutaj chyba przyprzeć trzecią drogę do muru i sprawdzić, czy są cieniasami, czy nie są, bo ona mówi, że ta składka nie zostanie zmieniona, to w takim razie trzecia droga musi teraz wyjść z koalicji. No, znaczy jak rozumiem, to zostanie zmniejszona, ale nie do tego poziomu, na jakim była przed tym Polskim Ładem, tak? Czy coś tam, znaczy krótko mówiąc, ja się boję, że my się troszkę dajemy nabierać tutaj pani Leszczynie, że jak pani Leszczyna mówi, że coś zrobi, myśli, uważa, pracuje, to my też tak za nią podążamy, o ciekawe, co tam zrobiła, co nam powiedziała. Nie jestem pewien, czy ona jest panią własnych wypowiedzi, w ogóle panią, czy panią własnej własnych polityki. Myśli, czy ona jest, co jest pytanie. No myśli to może tak, natomiast tych wypowiadanych chyba już no, nie do końca. No, może je dostawać na przykład w jakimś przekazie dnia, te myśli, wtedy nie byłaby panią tych myśli, tylko wiesz, sprawdza, co tam przysłał szef dnia dzisiejszego. To on nie musi przysyłać, wtedy on ma różdżkę czarodziejską. To on tak robi, tylko pyk, zaczaruje cię, Iza, i teraz już będziesz wiedziała, co masz mówić. Dobre, no, ale myślę, że to tak z panią Leszczyną nie działa. Znaczy, że pani Leszczynie to trzeba... No nic nie działa, no jeśli o tym się, nad tym się zastanawiamy, to nic nie działa. No przepraszam, nigdy nie działało też z drugiej strony. A przecież ona już powiedziała, że tyle się narobiła. No przygotowała na przykład rozporządzenie o recepcie farmaceutycznej na pigułkę dzień po, żeby ominąć weto pana prezydenta. Patrz, ona czarodziejską różdżką ciach, no, ale to znowu i już ma nie jest ten, to jest oczywiście jedna z najobrzydliwszych, najgłupszych rzeczy, jakie ta koalicja rządowa chce wprowadzić. Bo jeśli 15-latka nie może iść sama bez zgody matki czy ojca do ginekologa, to nie może też sama sobie łykać, czego chce, bo tych dzieci nie będzie miała. Oczywiście pani Leszczyna ma to głęboko tam w czarodziejskiej różdżce pana Tuska prawdopodobnie, ale też te dziewczynki chyba mają rodziców, więc to jest kompletnie obrzydliwy projekt obrzydliwej ustawy. I teraz okazuje się jednak, że nawet to, mimo tej obrzydliwości, nie zostanie spełnione, bo miała być na pstryknięcie, miała być dowolny i wolny dostęp. A tak, teraz ta 15-latka będzie musiała iść do lekarza ginekologa po receptę. No chyba, że recepta przez jakąś farmaceutyczna, to jest no ta recepta, właśnie, którą wystawia farmaceuta. Ale z kolei znowu jak pójdzie, to musi mieć zgodę rodziców i kółko się zamyka. I pani Leszczyna oczywiście tym, przepraszam, przygłupom spod znaku 8 gwiazdek czy sinych razem cymbałów może to wciskać, ale prawda jest zupełnie gdzie, znaczy niczego nie zrobiła i akurat to jest dobrze, niech ona tam niczego nie dotyka, po prostu niczego, niech się zajmie tą różdżką pana Tuska, póki ona działa. No dobrze, to my zobaczymy w takim razie, jaką różdżkę ma pan Kołodziejczak. Problem z tym, żeby była wyłoniona reprezentacja liderów bądź konkretne osoby, które będą upoważnione przez rolników, którzy protestują, do podejmowania decyzji. Ale do Świecka ktoś pojedzie z ministerstwa? Nie. Nie. Dlaczego? Rozmawiamy dzisiaj o tym, że jutro w Jasionce będzie debata z liderami protestów. Będzie tam też osoba, która jest też odpowiedzialna za ten protest w Świecku. My jesteśmy od tego, żeby załatwiać sprawy, żeby rozmawiać z osobami, które są upoważnione.
I samo jeżdżenie po protestach, my jeździliśmy bardzo dużo. Dzisiaj, i to jest też w dużej mierze moja decyzja, jeżdżenie na protesty, pokazywanie się na nich, to jest też paliwo dla zadymiarzy politycznych, dla zadymiarzy, którzy na tych protestach są i chcą zburzyć dobre podejście polskich rolników. Nie no, w ogóle rozmawianie z rolnikami to jest w ogóle przereklamowane. Panie drogi, kto by tam rozmawiał? Tak. Ale to ten sam pan Kołodziejczak mówił niedawno, że wreszcie rolnicy zostali poważnie potraktowani. Donald Tusk potraktował ich poważnie. Kilka dni później ten sam pan Kołodziejczak mówi, że nie, gdzie do Świecka ktoś tam będzie jechał na jakieś rozmowy? Nie będziemy jeździć, nie będziemy rozmawiać. Ja już się najeździłem, daj pan spokój. Jakie konkrety tam? No ale dziwisz się z drugiej strony. No, na miejscu pana Kołodziejczaka stanęłabyś przed rolnikami i krzyczała: cicho, ja mówię na przykład teraz, albo słuchajcie, kiedyś byłem z wami, a teraz jestem po drugiej stronie. No jak był z rolnikami i był tym niesamowitym trybunem ludowym w wersji Oseska, to wrzeszczał cały czas i grzmiał, że gdzie tutaj są ludzie z rządu? A teraz co, chce tych rolników chyba jeszcze bardziej wkurzyć, za przeproszeniem, no bo teraz jak oni już nie mają na co liczyć, na jakieś spotkania, no to znowu wezmą i przyjadą do Warszawy. I wtedy pan Kołodziejczak co, ucieknie do Świecka i powie: ja tam, ja byłem, nikogo nie było, nikogo naprawdę, ale ja tam byłem. Ale powiedział, że on sam rekomendował, żeby nie jeździć i nie gadać z rolnikami. Co więcej, słyszałam dzisiaj w radiu Marka Sawickiego, więc ta koalicja naprawdę nic nie ma ze sobą ustalone, który apelował do Donalda Tuska, żeby ten załatwił w Brukseli pieniądze na skup nadmiaru zboża z całej Unii Europejskiej, żeby potem wysłać to w regiony głodujące. O taki fundusz humanitarny apelował i generalnie tam i stwierdził, że żadnego konkretu nie ma, nic jeszcze nie zostało ustalone. No więc nawet naprawdę oni w tym rządzie nie są w stanie się dogadać, co z tymi rolnikami dalej robić. No, co dopiero, jak się mają dogadać z rolnikami, jak ze sobą nie mogą. Absolutnie nieważne, jaki pan ma format, panie Michale Kołodziejczak, niech pan się rolnikom naprawdę na oczy nie pokazuje przez najbliższe kilka lat. Wracamy po reklamach. Tu miał być ktoś jeszcze, proszę państwa. Urzędujący prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski, który otrzymał zaproszenie. W ten sposób wypełniliśmy pulę 4 zaproszeń dla wszystkich przedstawicieli reprezentantów ogólnopolskich komitetów, którzy wystawiają kandydatów na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Czekaliśmy do ostatniej chwili. Do ostatniej chwili czekaliśmy, ale nie skorzystał pan prezydent z tego zaproszenia. Ciepło o nim będziemy myśleć, ale ponieważ on nie zechciał, nie raczył poświęcić nam swojego czasu ani swojej uwagi, to my też nie będziemy zwracać uwagi na niego i też czasu nieobecnemu poświęcać nie będziemy. Zatem Macieju, czyń swą powinność. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dużo zdrowia panu prezydentowi życzymy, ale ten fotel musi zniknąć z tej debaty. A to oznacza, drodzy państwo, że wy będziecie mieli pewnie trochę więcej czasu. Będziecie swoje własne pomysły na rozwój największego i najważniejszego miasta w tej części świata. Będziecie mieli sposobność, by o tym opowiedzieć nieco dłużej i bardziej precyzyjnie. Dobry wieczór państwu. A mnie się wydaje, że właśnie dzięki temu, że pana Rafała Trzaskowskiego na tej debacie nie było, wypadł znakomicie. Jak wiadomo, debata miała dotyczyć obecnej sytuacji w Warszawie. Na temat tej obecnej sytuacji w Warszawie mieli wypowiadać się kolejni kandydaci. A cóż Rafał Trzaskowski mógłby powiedzieć? Na co ponarzekać, skoro wszystko, jak wiadomo, idzie świetnie, warszawiacy go kochają. Tramwaj na Wilanów będzie tylko troszkę opóźniony, a poza tym najważniejsze są parady równości i bieganie. Prawda, że nie wypadałoby to tak całkiem dobrze. I po drugie, przecież ten człowiek, Rafał Trzaskowski, w czasie kampanii jeździ wyłącznie tramwajami i metrem. Prawdopodobnie coś się omsknęło albo wsiadły za nim kamery. A jak kamery za nim wsiądą do tramwaju, to on się wita z motorniczą, tramwaj staje, on mówi i wraca do domu. Wyjaśniło się, dlaczego go nie było. Nie jest tchórzostwa. To jest bardzo odważny i równie wysoki mężczyzna. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Krzysztof Fezet. I Dorota Łosiewicz, witamy państwa bardzo serdecznie. No, jak tak można, co? Znaczy, gdyby pan Rafał Trzaskowski miał mówić o sytuacji w Warszawie,
to mógłby mieć bardzo poważny problem, ponieważ on rzadko bywa w Warszawie po prostu. Pamiętasz, jak była kampania parlamentarna, to on był wszędzie, tylko go nie było w Warszawie. Ostatnio gdzieś tam się w Dubaju pokazał, ale w Warszawie no to jest widywany tylko w kampanii i to wtedy w metrze albo w tramwaju. Nie jest zorientowany za bardzo, co się dzieje. W ogóle nie wie, co się dzieje, więc miałby problem, żeby mówić coś o tym, co się dzieje w Warszawie, skoro on o tym bladego pojęcia po prostu nie ma. Tak, no ale mówił, że pracują, że rozkopują ten tramwaj na Wilanów. I pod ziemią mówił, że pracują tam przy tym tramwaju, bo ich nie widać. Pan Rafał pod ziemią pracuje? Ludzie pracują pod ziemią, bo był pytany o ten tramwaj i nikt w godzinach pracy rozsądnej nie widział ekipy na ziemi. Chowają. I on powiedział, że pod ziemią pracują, że jak ich nie ma na ziemi, to pod ziemią, bo tam wtedy też trzeba coś tam podłączyć, przygotować. Jak ich nie ma na wierzchu, to są to metro. Pod spodem. Aha, zawsze. Zawsze sobie znajdzie jakieś wytłumaczenie. Zobacz, to jest naprawdę sprytny i bystry polityk. Bo on dużo czyta. Polityk. O sobie? W ogóle dużo czyta i on ma dlatego wytłumaczenie na każdą sytuację. A widzisz, czyli nie musiało być tak, że wsiadł do tramwaju, miał dojechać na debatę, cześć tam do pani motorniczej i tramwaj stanął, tylko może po prostu chciał jechać, tylko się zaczytał i przegapił przystanek. Tak może być, a może być też tak, że źle zrozumiał, bo pamiętasz ostatnio... Ale to co jeden czytał, czy godzinę spotkania? Ustalenie dotyczące debaty, bo ostatnio jak udzielał wywiadu Polsatowi News, to udzielał tego wywiadu z tramwaju i być może on zrozumiał, że ta debata się odbędzie w tramwaju, albo że on może być w tramwaju i coś... No, może on poza tramwajem się źle czuje po prostu. Pan Kołodziejczak źle się czuje między rolnikami, a pan Trzaskowski może źle się czuje poza tramwajem. W metrze się dobrze czuje. Ale pustym, bo tramwaj był pusty, jak udzielał wywiad. Tak, ale w metrze pozwala się fotografować z ludźmi. Znaczy on twierdzi, że zawsze ktoś go sfotografuje, a potem mówi, że jego ludzie, jego chłopaki, to przecież im nie zabroni ich go fotografować. Więc nie wiadomo, czy go zwykli ludzie fotografują, czy jednak jego ludzie, bo trochę tutaj pan Trzaskowski kluczy. No ale dość sprytna tutaj decyzja prowadzącego, żeby nie poświęcać za dużo czasu panu Rafałowi Trzaskowskiemu, ale z drugiej strony jak debatować w Warszawie, jeśli nie będzie się używało nazwiska Trzaskowski, przecież ten człowiek rządzi tutaj od 5,5 roku, ale myśmy go znaleźli, nie w tramwaju. Dla nas, drodzy państwo, wybory samorządowe są ważne, dlatego że ta faza, ten etap sprzątania po PiS-ie, który jest konieczny, dlatego że bez przywrócenia samorządności, bez przywrócenia wolnych mediów, bez przywrócenia demokracji, bez umocnienia praw kobiet, nie ma co w ogóle mówić o nowoczesnym państwie, ale one są ważne dlatego, że będziemy w stanie, tak jak rząd, razem z rządem, ręka w rękę, skupić się na rozwiązywaniu najważniejszych problemów, które przed nami są. Dlatego, że na tym polega praca samorządowca, żeby odpowiadać na konkretne pytania, żeby radzić sobie z rozwiązywaniem problemów i jasno definiować priorytety. Nie mamy wolnych mediów. Nie mamy demokratycznego państwa, ponieważ tam konstytucja, uchwały, ustawy i tak dalej, to co wszystko się dzieje, czyli nie mamy też nowoczesnego państwa, tak? Tak wynika z wypowiedzi pana Trzaskowskiego, że jak oni przyszli, to skończyło się nowoczesne państwo, znaczy jego ekipa, czyli tam koalicja 13 grudnia. Tak, ale też troszkę to wygląda na to, że znaleźliśmy, znaczy my może nie, ale pan Trzaskowski znalazł wytłumaczenie, dlaczego tak mało się w tej Warszawie działo, ponieważ on przez 8 lat czekał, aż zmieni się władza centralna. Być może czekał też, aż zmieni się prezydent, ale to już tak bardziej w tych marzeniach sennych chyba i w spotkaniach z panem Tuskiem, który zmienił? Do dzisiaj zmienił się. Pan Tusk powiedział. Wiesz, kto to powiedział Tusk? I wiesz, jaka jest jego, to wiesz, jaka jest wiarygodność, to nawet pan Trzaskowski może tak troszkę przez palce na to patrzeć albo z przymrużeniem oka. No ale jeśli cokolwiek robił tutaj pan Rafał Trzaskowski, a przecież rozkopał plac 5 rogów, na którym drzew miał być więcej niż w puszczy Amazonii po prostu, a okazuje się, że tam tych drzew za bardzo nie ma na razie, znaczy no kilka sztuk jest rzeczywiście, tak. Tyczki. Są. Tyczki. Takie malutkie. Ale nie drzewka. Mogą być wyższe od pana prezydenta chyba, zdaje się. Fontanny co to za nie prezydent, co jest niższe od drzewa, które sam posadził, prawda? Fontanna taka, wiesz, plac Trzech Krzyży to samo, no, nazywany miasteczkiem ruchu drogowego jest teraz przez warszawiaków. Tam rzeczywiście trzeba się uczyć jeździć od nowa w zasadzie po tym placu Trzech Krzyży. Niestety jeżdżę, to jest ale wyższa zobacz, szkoła jazdy. Takie zastanawiam się, czy taka refleksja do pana Rafała by przyszła.
Chodzi o nazwisko pana Włodzimierza Karpińskiego, który najpierw został prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, a później na drodze konkursu, jak rozumiem, pan Rafał Trzaskowski miał wpływ na to, kto wygra ten konkurs, został sekretarzem miasta stołecznego Warszawy. Minęły dwa latka i ciach, CBA, oskarżony o 5 milionów łapówki i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś się dało jednak robić pod tym starym rządem, prawda? To teraz, no to teraz czas przytupem. Po prostu, co tam pięć baniek, co tam Karpiński, przecież tam chętnych jest dużo więcej. Myślę, no, że o to chodzi panu Trzaskowskiemu, o ten rodzaj samorządności. Mm-hmm. Sam się rządzę, sam biorę, znaczy nie on, na szczęście, mam nadzieję. Słuchaj, no jeśli skutki są takie jak w przypadku pana Karpińskiego, że trafił do Parlamentu Europejskiego i pan Trzaskowski się myśli, że to wszystko tak ujdzie płazem i wszyscy do Parlamentu Europejskiego potem wyskoczą, no to chyba tak dobrze nie będzie. No szkoda, że go nie było na tej debacie. Mógłby się troszeczkę wytłumaczyć, no, mógłby trochę opowiedzieć. A mi się wydaje, że bardzo dobrze wypadł właśnie. To jest jedna z lepszych debat w wykonaniu pana Trzaskowskiego. Tak myślę. W sumie tak. Natomiast wraca, jak przy każdej kampanii i samorządowej, i prezydenckiej, i parlamentarnej, wraca jedno hasło w szeregach PSL-u. My, chłopy polskie, będziemy teraz konserwatywną kotwicą. PSL konserwatywną kotwicą nowej koalicji? Widzę, panie redaktorze, dlatego że my jesteśmy tym ugrupowaniem, które po pierwsze nawiązywało do poczucia wspólnoty, a wspólnota to jest ta wartość, która została w ostatnim czasie bardzo mocno podkopana. Przywiązanie do chrześcijańskiej tradycji naszej kultury to jest także bardzo bliskie wielu politykom Polskiego Stronnictwa Ludowego i to wybrzmiewa w kampanii wyborczej, bo ja, panie redaktorze, ostatnie dni poświęciłem na spotkania wspomagając kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale nie, tak? W terenie. I jest rozmowa, jeśli chodzi o wybory samorządowe, o drodze, jest rozmowa o kanalizacji, jest rozmowa o komunikacji. Natomiast te wybory nie charakteryzują się tą warstwą ideologiczną, którą lewica chce narzucić. Ja rozumiem, dlaczego to robi. Nie rozumiem, dlaczego nas atakuje, bo można narzucać własną agendę, nie atakując przyjaciół z koalicji. Strasznie się wzruszyłam. Przyjaciel z koalicji tak został strasznie zaatakowany. Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Ale od kiedy oni są przyjaciółmi? Przecież jeszcze przed wyborami było wiadomo, że oni nie są przyjaciółmi, nie będą przyjaciółmi. To się tak przeplata. Teraz jak lewica chce pokazać, że ma jakiś program i tupnąć nóżką na przykład pana Roberta Biedronia, to wtedy się mówi, że to nie są nasi przyjaciele. Ale jak Tusk tupnie swoją nóżką, troszkę większą niż pana Biedronia, chociaż ten format, dobrze, zostawmy ten format u pana premiera, zwłaszcza nóżki, to wtedy się jednak okazuje, że nie, my się przyjaźnimy, jesteśmy wszyscy jednym organem, jednym ciałem. To się bardzo zmienia, to jest takie dynamiczne, to jest, wiesz... Niezmienne jest jedno, mówiliśmy o tym przed wyborami, po wyborach, wszystko, co ich łączy, to ta nienawiść do PiSu. Jak długo tego wystarczy, bo coraz więcej już w tej koalicji ich dzieli, właśnie wszystko już ich dzieli. Ja nawet nie wiem, czy tam jest jedna rzecz, w sprawie której oni są w stanie się porozumieć. Mamona, moim zdaniem mamona. No tak, i stołki, ten podział stołków, no bo przy 134 ministrach, no to rzeczywiście to jeszcze może da radę, ale poza tym, no naprawdę nie ma takiej sprawy, w której by wszyscy byli zgodni. Ale jaka konserwatywna kotwica, no pan Kosiniak-Kamysz, przepraszam, tłumaczył nam to wszystkim Polakom i wyborcom jednocześnie, że kiedy startował do wyborów europejskich wespół z tęczową koalicją, to po to, żeby być kotwicą. Właśnie. Nie tęczową, tylko taką, no nie tęczową w każdym razie. Nie, no, ale nie wyszło im to. To im nie wyszło. Akurat ta tęczowość im nie wyszła, więc musieli zwrot w zupełnie przeciwną stronę zrobić. No tak, ale tą kotwicą mieli być też, zdaje się, teraz po wyborach, a dowiadujemy się, że pan Bartłomiej Sienkiewicz rozpoczął pracę, poza tym, że narympał pułkownik w las do TVP, do mediów publicznych, to jednocześnie ścina wszelkie dotacje na pisma katolickie. To jest konserwatywne zdanie pana Zgorzelskiego? No chyba, wydaje mi się, że nie bardzo. Pigułka dzień po, taka wielka duma. Jak pytani są o konkret, to mówią, no dobra, ale to pigułka dzień po, to żeśmy zrobili in vitro. No ale pigułka dzień po, no nie jest raczej w asortymencie konserwatywnego wyborcy mile widziana, prawda? Więc gdzie ten konserwatyzm jest? Poza tym, że PSL zawsze będzie PSL-em i tak dalej, i tak dalej. Może konserwatyzm jest w kieszeni, ale dużo bardziej mi się opowiadało, jak tak poetycko pan Kosiniak-Kamysz w trakcie kampanii opowiadał o tym, że oni są jak drzewo,
że tu są te korzenie i że to drzewo bez tych korzeni i bez tej tradycji i przeszłości, to ono tak nie urośnie, to drzewo. I bardziej mi się jednak podobało, jak pan Kosiniak-Kamysz o tym drzewie tak opowiadał, a pan Zgorzelski z tą kotwicą jakoś tak mniej poetycko brzmi. Tam chociaż poezja jakaś była. Szumiał ten wiatr. Ja wiem, że najlepiej to wieje pan Tusk, jak mówiła pani Gajewska w czasie kampanii. Z tymi drzewami, tak, wiesz. Słyszałam szum tych liści i tego wiatru, jak pan Kosiniak mówił. To nie jest na polskiej scenie politycznej takie drzewko banzai, po prostu, które tam za bardzo korzeni nie ma, to się wkłada w kamyczki, to nie jest duże. Ładnie czasami nawet wygląda i pan Kosiniak-Kamysz z brodą, no też świetnie, przecież Tygrys i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze a propos tego konserwatyzmu PSL-u, no słyszałeś jakiś głos kogokolwiek z PSL-u właśnie, głos sprzeciwu wobec wyrzucania Quo Vadis z listy lektur Henryka Sienkiewicza albo wobec wyrzucania najsłynniejszych papieskich homilii, dzięki którym Polska również wybiła się na niepodległość, także od ZSL-u tym razem. Poczekaj, zastanawiam się no, i jakoś, jakoś, no wiesz, nie odgrzebuję w pamięci jakoś nie za bardzo, żeby tak jakoś szczególnie bronili, żeby tam się ktoś pani Barbarze sprzeciwił, to jakoś tak mi się nie przypomina za bardzo. Mhm. Czyli oni są tą kotwicą, są takiego formatu mniej więcej jak ta czarodziejska różdżka. W zależności, wiesz, po prostu jak pasuje i co wynika z sondaży, bo jakim w tych europejskich ta tęczowość troszeczkę zaszkodziła, no to się odbili, polecieli w drugą stronę, chociaż jak mówisz, tam też próbowali być kotwicą, ale polecieli w drugą stronę i wymyślili, że oni teraz to oni tak naprawdę będą już tacy konserwatywni, tam to drzewo, korzenie i te wszystkie. Tak, ale dobrze powiedziałeś, że tak jak wiatr zawieje właśnie tym drzewem tak macha, a takie drzewo, jak się nazywa, którym wiatr macha, no akurat Leszczyna. Co nie znaczy, że teraz będziemy pokazywać panią Izabelę Leszczynę. Teraz troszeczkę o kuluarach walki między byłym platformersem a obecnym platformersem w Krakowie. Obronili Kraków przed kontynuacją tej władzy. Co jak co. Ale człowiek, który ma szczere, niebieskie oczy słowiańskie i tak potężną szczękę Habsburgów, naprawdę powinien wygrać w tym mieście. No. Olek, Olek! Uważam, że jesteś jedynym prezydentem przyszłego Krakowa, który jest w stanie to miasto wyciągnąć z zapaści. Bo to jest zapaść. Jestem bardzo dumny, że mogę dzisiaj stanąć przed państwem w gronie tak wielu wspaniałych osób. Niektóre twarze i nazwiska doskonale państwo znają. Ja zupełnie nie rozumiem, jakim atutem w kampanii samorządowej jest kolor oczu i kształt szczęki. Bo ale o co ci chodzi? Bo muszę ci powiedzieć, że tu pan Sienkiewicz mnie absolutnie zabił. Coś ci się nie podoba w panu Sienkiewiczu? No właśnie to, że tak jakoś niejasno. Szczęka? A to nie było jego szczęka. Habsburska szczęka i niebieskie oczy pana Miszalskiego. Aha. Tak. A prezydent przyszłego Krakowa ci się podobało to sformułowanie? Ten przyszły znaczy, jak się też mnie zastanawiał. Jak się chce, mówiąc już zupełnie na trzeźwo, jak się chce mieć kogoś takiego, tak zasłużonego dla kultury polskiej, dla budek ruskich i w ogóle dla Urzędu Ochrony Państwa, jak pan Bartłomiej Sienkiewicz, to trzeba się liczyć ze wszystkim. Jak będzie chciał mówić o szczęce, będzie mówił o szczęce. Jak będzie chciał mówić o oszach, będzie mówił o oszach. Rozumiesz? Będzie mówił co chce, gdyż jest wysoko postawiony urzędnikiem państwowym, Dorota. Tak już zmęczony tym materiałem pana. O, a kto startuje? Misialski? Michalski? Jak ty się nazywasz, chłopcze? Olek. I na prezydenta czego właściwie? No, przyszłego Krakowa? Przyszłego. A dlaczego nieobecnego Krakowa na przykład? Bo obecnie rządzi pan Jacek Majchrowski, który rządzi tam od 22 lat. I pan Miszalski był jedną z wielu jego prawych rąk. Tak, to, tak, to było widać na tym obrazeczku, no, jak pan było właśnie widać. Tam. Teraz w 2018 roku pan Jacek Majchrowski, jak pisała Gazeta Krakowska, zlitował się nad Platformą Obywatelską i zawiązał z nimi koalicję, ponieważ wygraną w mieście Krakowie miał, że tak powiem, w kieszeni, no to Platforma łaziła, błagała, weź nas tam do koalicji, my będziemy z tobą rządzić. A teraz przyjeżdżał pan Sienkiewicz, on musi być zorientowany w każdym mieście w Polsce? Musi. Ale mógłby wiedzieć, że pan Miszalski robił tło dla pana Majchrowskiego swego czasu. To powinien, ktoś mu powinien to powiedzieć. A nie było butki tam?
Jak będziesz dalej tak robił, to nie będę w stanie już nic powiedzieć. Absolutnie zaprzestań natychmiast. Przywołuję cię do twoje niebieskie oczy i habsburską szczękę. To ostatni materiał teraz oczywiście. Do powiatu ze Śródmieścia. Numer 1 Daria Lubońska. Numer 2. A kandydatem na prezydenta miasta Piły jest moja skromna osoba, Adam Lubońska. Szanowni Państwo. Obejrzeli Państwo oczywiście materiał z miasta nomen omen Piła. Tam też powinien pojechać zdecydowanie pan Bartłomiej Sienkiewicz, ale wypowiadał się poseł Luboński z ramienia członka Trzeciej Drogi, który będzie kandydował na prezydenta miasta. Jego żona, małżonka, notabene Lubońska również, będzie kandydować na jedynkę w Radzie Powiatu. Wspaniała, rodzinna impreza. Nie kłóci się to jakoś w jakiś sposób, bo teraz miało nie być żadnych rodzinnych. Czy państwo lubońscy się kłócą, to ja nie wiem. Natomiast euforii tam nie było. No właśnie chciałam powiedzieć, że nie było tego zrywu. Nikt nie bił braw panu prezydentowi. Może chyba to nie były dzieci państwa lubońskich. Może, jak rodzinna impreza, to powinny być tam dzieci. Rodzina, dziadkowie, babcie, szwagrzy, szwagrowie. Może publiczność nieco zamurowała ta bliskość nazwisk i podobieństwo po prostu tych nazwisk jednak. No tak, ale widzisz, na przykład żona pana Budki, też bodajże Budka, na pewno, startuje też na prezydenta miasta, więc ten biznes rodzinny, pamiętasz, tyle słyszeliśmy o nepotyzmie. Ale czekaj, to było w spółkach Skarbu Państwa. Nic nie było o samorządach. W miastach można. W miastach można, mogą rodziny, mogą bracia, siostry, mężowie, żony, bo to chodzi, wiesz, w spółkach Skarbu Państwa miało tam nie być tych znajomości i dlatego szefowa gabinetu politycznego pana Kierwińskiego została członkinią jednej z rad nadzorczych, a w samorządach to już hulaj dusza piekła nie ma. Aha, coś... Coś tak, a szęcha habsburska się przyda? Nie mam bladego pojęcia, jak może się przydać. Mówimy Państwu dobrej nocy. Dziękujemy. Dobranoc.